Cześć wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. W tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć legendę o tajemniczym brazylijskim MSP oraz o hakerze, który usunął ten serwer. Zapraszam! Brazylijski serwer MSP powstał podobno w 2011 roku. W internecie możemy znaleźć dowody na jego istnienie, jak na przykład ten post z bloga sprzed ponad 7 lat. Widoczne jest na nim jedynie niewielkie zdjęcie tego serwera, do którego przejdziemy sobie pod koniec filmu. W każdym razie, serwer został usunięty. O brazylijskim MSP, jak i o sposobie jego usunięcia krąży wiele legend, między innymi ta, którą przybliżę Wam w tym odcinku. Głosi ona, że kiedyś właśnie na tym serwerze konto posiadał haker o niku, który ciężko mi przeczytać, więc widzicie go właśnie na ekranie. Owy haker posiadał dziewczynę, która również grała w Movie Star Planet. Jej nick to Amanda Lay. Pewnego dnia para się pokłóciła, do tego stopnia, iż doszło do zerwania. Nie znamy niestety konkretnych tego przyczyn. Do całej historii warto dodać, że brazylijski serwer był najgorzej chronionym serwerem na MSP. Miał bardzo słabe zabezpieczenia, co umożliwiło atak hakerski zrozpaczonemu chłopakowi. Bowiem zagroził on swojej dziewczynie, swojej byłej dziewczynie, że usunie brazylijski serwer, jeśli ta do niego nie wróci. Najwidoczniej dziewczyna odmówiła, co sprawiło, że haker wgrał groźnego wirusa, powodując usunięcie całego serwera na zawsze, który już nigdy nie został przywrócony. Jeśli chodzi o załogę moderatorów, wszyscy milczą na ten temat. Krążą pogłoski, że jest im zwyczajnie wstyd za całą tę sytuację i usiłują zatrzeć wszelkie jej ślady. Każda próba pytania o tajemniczy serwer przez graczy kończyła się brakiem odpowiedzi bądź otrzymaniem maila od bota. No dobrze, legenda została opowiedziana. Spójrzmy teraz trzeźwym okiem na całą tę historię. Screenshot, który zobaczyliście wcześniej, rzekomo ukazujący wygląd brazylijskiego MSP, został wykonany na serwerze duńskim. Zabawne jest to, że nikomu nie chciało się sprawdzić, w jakim języku są te wyrazy, a każdy po prostu ślepo przyklejał to zdjęcie z podpisem brazylijski serwer. Poza tym, MSP kiedyś z pewnością miało gorsze zabezpieczenia, ale na pewno nie tak złe, że losowa osoba była w stanie skasować cały serwer. Cała ta historyjka jest bardzo głupia i wręcz nieprawdopodobna. Jak widzicie, gracze kiedyś bardzo lubili się bać, wymyślać historie o hakerach i przypisywać naszej różowej gierce mistyczne zjawiska. I w sumie zostało to do dziś. Na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że ten odcinek był nagrany tak eksperymentalnie. Waxon nie nagrywa, troleczka też nie nagrywa, no więc ktoś chyba musi się zająć tematem hakerów, prawda? A tak serio, jeśli Wam się spodobał taki odcinek, dajcie koniecznie łapkę w górę i subka na tym kanale, to będę wiedzieć, że mam nagrywać więcej takich MSP-owych creepypast. Dzięki za obejrzenie do końca, do następnego i pa 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 pa!